Skręcam na dole, na górze one miały listwę. Halo, siemanko. Witam was po raz kolejny, bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o pracę w wanie, to troszeczkę musiałem się zresetować. Zrobiliśmy sobie tydzień wolnego, także przez tydzień czasu, nawet w sumie ponad, nic tam nie robiłem. A byłem już zmęczony, musiałem trochę odpocząć. Czekałem również na zbiorniki, na szarą wodę i na wodę pitną. Dzisiaj będę je instalował, ale żeby zacząć to robić, muszę wymierzyć brodzik. Jakiś normalny brodzik podłogowy. Muszę go trochę przyciąć z szerokości, mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Jak już będę miał brodzik, to będę wiedział, gdzie będzie otwór w podłodze i po prostu będę wiedział, gdzie mi wyjdzie rura od syfonu na dole w podłodze i tak mniej więcej postaram się zamontować ten zbiornik. O zbiornikach wam powiem trochę więcej później, pokażę je wam, jak wyglądają, w jakiej firmie kupiłem i no i jaką mają pojemność i w ogóle takie rzeczy. No, także zabieram się do pracy. Na razie, hej. Przyciąłem brodzik z obydwu stron, dzięki temu uzyskałem 8 cm długości tutaj tej kuchenno-relaksacyjnej. Każdy centymetr wanie na wagę złota. Także tu sobie teraz zaznaczyłem otwór, wytnę otwór, będę montował syfon. I tu mniej więcej będzie pod spodem zbiornik. No, a zbiorniki, słuchajcie, wyglądają tak. Takie dwa zbiorniki zakupiłem, one są od razu z wyjściami na rury. Rury spustowe, do napełniania, słuchajcie, i tu jest na szarą wodę, ten jest na wodę pitną. Od razu jest zamontowany taki duży wlew, to jest do mycia tego zbiornika. Zakręcamy małą szczelkę, powietrzniki tu są. Ja sobie zamówiłem od razu z opcją mierzenia poziomu wody. Także tu jest przewód, tam jest czujnik w środku i po prostu będę miał wskaźnik wody w środku w wanie. Tak samo i ten ma wyjścia. O, jedno, drugie i od razu też mam z opcją mierzenia poziomu wody szarej. To jest 52 litry, 72 litry. Także ten będzie za kołem zapasowym, między tylnym mostem a kołem zapasowym, a ten będzie za siedzeniem kierowcy, czyli w Polsce za siedzeniem pasażera. Idealnie pasuje, mam od razu do niego rurki, przyszły, obejmy, zaciski i mam od razu obejmy na zbiorniki do montowania do ramy samochodu. Także wszystko idealnie pasuje. No, nie będę dzisiaj właśnie się starał je montować. Nie wiem, jak będę kręcił pod spodem samochodu, ale coś się postaram nakręcić. Dobra, to lecę dalej z robotą, hej. Coś takiego teraz muszę wyciąć w podłodze. Pożyczyłem od kolegi taką wyżynarkę. No, ona ma tutaj różne końcówki. Trochę zjechane to wszystko, ale może jakoś to przytnę. No. Jestem zbiornik. No nie? Tu mam tą dziurę z góry wywierconą. Teraz tak, tu mam jedną poprzeczną belkę. Tu mam drugą poprzeczną belkę. Tu już mam jedną gotową dziurkę.
Tak samo jest z tamtej strony, jest jedna gotowa dziurka. Wiercę teraz po drugiej stronie dziurki, jedną, o, tu drugą. Jest około 8 cm i spokojnie tutaj sobie wygnę rurkę i ją gdzieś tutaj wsadzę do zbiornika. No. I od razu tutaj wywiercę drugą dziurę zaraz z góry i z kuchni bezpośrednio do zbiornika będę miał zlewik po syfonie. Także tak to właśnie to montujemy. Ten zbiorniczek, o, zacny, 50-litrowy. Już mam powiercone otwory w ramie samochodu na takie haczyki zakończone gwintem. Mam tu powiercone otwory kanalizacyjne, to będzie zlew, a tu będzie prysznic. Także wszystko jest zaizolowane. Sika 512. To jest ten sam silikon, który używałem do okien. Także tam pod spodem widzicie, już leży zbiornik. O! No, nawet spoko widać. Zbiornik ma odpowietrzniki na górze, jak widzicie, także dziś się tam nie będzie zasysać. Marcin jest na górze, pomoże mi tutaj z celowaniem. Nie ciągnij! Jak to idzie? No jest tutaj wyszła ta jedna. Dobra, a ta czarna pasuje tam w otwór? Tak, idealnie. Idealnie? Tak. Dobra, to poczekaj chwilę. No co jest, panie? O, marszło. Dzięki. Chociaż tam się będzie trzymać. Kurwa. Nie wiem, że w życiu nie powiedział. Że ten Mercedes taki jest niski. No to teraz próba generalna. No to była masakra. Zobaczymy, ale... czy nie przecieka. Zobaczymy. Nie wiem, to w ogóle nie wiem, czy taka duża ilość wody to jest dobry pomysł. W warunkach van life'u taka miska wody to będzie po prostu marnotrawstwo zużycie. Trzy kąpiele. Trzy kąpiele. Mówiłam, żebyś tutaj litr polał tylko. Słyszycie to? No i to jest syfon. Zaraz wam pokażę. Dostanę, mam nadzieję, się zaraz pod spód, to on pokaże, jak wygląda zbiornik na pitną wodę. Tam było wesoło go montować, dlatego nic nie nagrywałem, bo po prostu film mógłby się nie nadawać do puszczenia na YouTubie. No tak, czasami bywa, człowiek denerwuje i powie brzydkie słowo, ale zrobiłem. Także już idę pod spód i zaraz wam pokażę. No i dobra, jestem pod spodem. Mam nadzieję, kurna, że już ostatni raz. Tak, tu jest koło zapasowe. To są te uchwyty, które wam mówiłem, z tymi haczykami, z gwintami. I do tego jest taki płaskownik wygięty w L. No i ten zbiornik sobie idealnie pasuje między tylne koło a tylny most. Znaczy, sorry, między zapasowe koło a tylny most. O, i wygląda to tak. Do ramy na górze też ten haczyk zakończony gwintem. Z drugiej strony jest tak samo. Dokręcone. Nie ma w ogóle opcji, żeby to się poruszyło. Siedzi super. Z tamtej strony zaraz wam pokażę. Może wam już pokażę. Jak już tu jestem. O. O. Także z tej strony wygląda to tak. Siema. Jest końcówka na odpływ, końcówka na pompę i na wlew. No i mam jeszcze tutaj kabel. No, także tak to wygląda. O. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać.
będziecie chcieli zamontować coś takiego, to naprawdę. Poza tym, że jest ciasno, jeżeli robicie to z ziemi. Jakby był to kanał, to podejrzewam 15 minut roboty i zbiornik jest. A tak to troszeczkę dłużej. Oczywiście tutaj jeszcze czekam, aż mi przyjdą na internecie taka specjalna farba do krycia, tak jak tutaj, taka, wiecie, ona jest taka miękka z woskiem. I to wszystko jeszcze zakonserwuję, spryskam tutaj, żeby to sobie było zakonserwowane. No, to idę stąd, bo już po prostu, już mnie nosi. Na razie, hej. No, cześć wam. Dzisiaj będę robił ściankę łazienkową. Używam do tego profili drewnianych 34 mm na 44. I do tego pójdzie płyta z jednej, z drugiej strony po centymetr. Centymetr gruba. I do tego pójdzie płyta centymetr gruba. Tutaj postawię profil drewniany naokoło. Tutaj pójdzie następna listwa na dół. W środku puszczę jedną parę w poprzek. Również zrobię i przykręcę płytę z jednej, z drugiej strony. Zanim przykręcę z tej strony, to muszę zamontować baterię do prysznica. Także muszę poczekać na przewody, ale to w międzyczasie będę jeszcze miał tutaj inną pracę. Chcę tutaj panele dokończyć, elektrykę już mogę zacząć robić. Mogę podłączyć wodę do zbiornika, do pitnej wody. Także jest co robić, no. Także działamy. To się często zdarza. Zostawiłem miarę. No i nadrabiam kilometry. To nie ma w głowie, ten ma w nogach. O, jest. Tutaj. No więc tak, wymierzyłem wszystko. Mniej więcej to będzie wyglądało tak. Poskręcam na dole, na górze będę miał listwę. I będę potem starał się to wszystko ładnie wypoziomować. Tam sobie pozaznaczałem na suficie, oczywiście, jak już sobie poziomowałem mniej więcej. Zaznaczyłem ołówkiem kreski i potem te kreski będę mierzył, po prostu jak już będę miał całą tą ściankę postawioną. Ścianka powoli stoi. O. Także konstrukcja zrobiona prawie. Tu dałem takie wsporniki na rogach metalowe, żeby się trzymało dobrze. No i będzie gitara. Tak mi się wydaje. Nie, jestem zadowolony. Robię dalej. No i ścianka zrobiona. Matkę, bo jeszcze kręcę w kręcie. Z tej strony wygląda tak. O. Ale jest spoko. Jest spoko, podoba mi się. No. Właśnie będę wiercił kolejną dziurę, którą potrzebujemy, żeby zainstalować zewnętrzny wlew do wody. No i właśnie go będę wiercił ją tutaj, tu będzie zainstalowany w tym miejscu i po drugiej stronie puścimy przewód 40 mm, potem w podłogę
I pod gdzie mamy zbiornik. No już wam pokazywałem, gdzie jest zbiornik. Chyba. Nie, nie wiecie na pewno. Dobra, to będę wiercił. Muszę jeszcze sobie tylko jedną rzecz sprawdzić. Środka. Jak to by zmierzyć? Jakoś może to. W tym, stronę możesz do środka, a tak. Nie, to obie w środka. Nie, poczekaj. Nie, ja wiem, ale co tu zrobić? A, tak to. Więcej. Potrzebujemy 61 mm. Żeby wiesz. No właśnie. Jest za nisko. Musimy się podnieść do góry. 61. Zrobimy tą dziurkę tu. O, to właśnie tu. Wtedy jak to włożymy tu, to nam wyjdzie tu. O, i będzie spoko. Tak. Dobra. Jak ja tego nienawidzę robić. Juhu. Mamy dziury, dlaczego? Cały czas mamy dziury w baniku moim malutki, to już ostatnio obiecuję. No i tak, tu zrobiłem dwa otworki, przez to wyjdzie jedna rurka i odpowietrznik. No i tam już jest zrobione też. Zabezpieczyłem folią naokoło. No. I teraz będę podawał Marcinkowi, tak? Dobra, słuchajcie, zrobiłem. O, tak to wygląda, nie wiem czy coś widać. Nie, no trochę widać. Silikonek naokoło, trzy śrubeczki na wylot, także mamy, o, tam już jest przewód podłączony. Także jest zrobione. No. Cześć. Halo, siema. Co tam robicie? A nic. Inspekcja. O, no jest kierowniczka na budowie. Proszę bardzo, sprawdzę. Co tu się dzieje? Rurka widzę, już wychodzi. Widzę, tam leży kawałek wana. No, tam leży kawałek wana. Biedny stracił ucho. Wow. A co ta rurka tutaj robi? Ona będzie szła w podłogę. No, chodź. Zobacz, już mamy wlewik. Jest zamontowany. No, trochę ciemne. Zasilikonowane, uważaj. Co się dziecko ubrudziło? No. Do piaskownicy przyszło. Znak upaprałeś. Co teraz się ubrudziłam. Fajnie jest, nie? Super. Ładnie. Bardzo ładnie. No, a to Monika, każdy tak robi. Właśnie tak jestem zdziwiona, że przez ścianę i podłogę. A co szerzy? No. Znaczy, no musi być jakiś tam spadek z góry, nie? To musi od góry wchodzić, tak? A jak ty to chciałeś? A ty masz silikon na ustach. Czarny? No. Nie. Tak. Nie. Ale mam? Się ścieraj. No oj, masz. Nie, no masz. Dobra. Muszę działać. Dlaczego się tak robi? No bo a gdzie miałem tą rurkę dać? No przecież w ścianie bym jej nie puścił. No musi ona iść tu w podłogę. Okej, a ten wlew nie mógłby być niżej, bo by nie było spadku, tak? Gdzie wlew niżej? Żeby jeszcze tutaj zrobić niżej? Go? No. No, a jeśli ściana jest za cienka, to bym nie wygiął tak. Ale nie, żeby przez podłogę się nie przebijać. Jak? No jak to, kochani? Słuchajcie, kierowniczka ma niekonwencjonalne pomysły. Oj, normalnie. Wyrwaliście mnie na inspekcję bez przygotowania. Dobra, po prostu. To kończymy. Nie jestem w temacie przygotowana. Okej, to na razie. Na razie. Hej.
Dwie dziurki już są wywiercone. Jedna na niebieską rurę doprowadzającą wodę, a druga będzie na taką zbrojoną rurkę gumową, która będzie odprowadzała wodę ze zbiornika, będzie podawała ją do pompy. Używam czegoś takiego, jest to farba w formie sprayu z dodatkiem wosku, a służy do zabezpieczenia samochodów pod spodem, także każdy otwór, który robię, spryskuję po prostu czymś takim, Homelite. Nie wiem, jak to się będzie sprawdzać, ale chyba będzie dobre. Zawsze lepsze to niż nic. No więc tak, w międzyczasie jak mi tam otwory schną, to od zbiornika widać. Do zbiornika muszę doprowadzić ten przewodzik, żeby mi miernik poziomu wody szarej wskazywał. Także sobie wywierciłem dziurę w podłodze, właśnie ją zasilikonowałem. Łączę te dwie kosteczki tam. Na zbiorniku są dwie takie dwie blaszki. Tutaj wyjdę tym przewodem. Sobie go tu ładnie położę. On tu będzie szedł w tą stronę. Zlutuję z tym oryginalnym, tutaj te dwa. I cały panel będę miał tam. A panel wygląda tak. Na jednym panelu będę miał wskaźnik wody pitnej i wody szarej. Także będzie to tak. Akurat od wody pitnej kabel mi starcza, a od tego mi nie starcza, musiałem montować. Z podłogi idą przewody wzdłuż tutaj resoru. Znaczy no nie wzdłuż resoru, tylko może tak bym pokazał. Wzdłuż tutaj tego razem z przewodem do mierzenia. I teraz tak, do pompy, na dół, na dwie obejmy. To jest wlew wody pitnej na górę. Przewód do mierzenia poziomu wody. Zaizolowany. Wszystko na strapy zrobione. Jest fajnie. Jest okej.